polecam znalezienie w swojej niszy, w swoim obszarze takiego przedsiębiorcy, który już jest te dwa kroki przed nami. Dostajemy na dzień dobry trochę pieniędzy i świetne wsparcie. Ważne jest, żeby polubić drogę, jaką się, ten proces, jakim jest przedsiębiorczość. Bo jak się tego nie polubi, to skala problemów, szczególnie ze skalą biznesu, rośnie i to nie jest łatwe. Zaczynał kilkanaście lat temu biznes w piwnicy. Teraz jest właścicielem firmy Luxon LED, najszybciej rozwijającego się producenta oświetlenia LED w Europie oraz firmy Zeme. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Szotem. Na moim kanale biznesy, o których opowiadamy, bardzo często rozpoczynały się w dziwnych okolicznościach. W pomieszczeniu po starej piekarni, w ogrodzie. Twój biznes rozpoczął się w piwnicy. Tak, brzmi jak dobra historia startupowa i rzeczywiście tak było. Zaczynaliśmy od wynajmowania jednego pomieszczenia w piwnicy w moim rodzinnym domu od mojej mamy, ale musieliśmy sami sobie jeszcze płacić za ogrzewanie, co wcale nie było takie proste. Mieliśmy farelkę, która dużo energii zużywała i to był, pamiętam, że duży koszt i punkt negocjacyjny z moją mamą. Biznes robisz z kolegą z gimnazjum. Z dwójką, tak. Marek Ostrowski oraz Krzysztof Ostrowski. Bo w trójkę zakładaliśmy firmę. To moi wspólnicy w Luxonie. Marek obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej i sam rozwija kolejny biznes, też bardzo ciekawy, polecam, Prosome. Natomiast dzisiaj w zarządzie jesteśmy z Krzysztofem wspólnie i, no i razem rozwijamy firmę. To jak to się robi, że od piwnicy przechodzi się do najszybciej rozwijającego się producenta oświetlenia LED w Europie? Rzeczywiście tak jest. 2019 i 2020 według rankingu Financial Times nie było tam zbyt wielu producentów oświetlenia, ale Luxon się znalazł dwukrotnie. I był z tych w ogóle, powiedzmy, z branży produkcyjnej, bardzo niewiele tam jest firm, głównie IT oraz usługi, więc to był taki miły akcent i powód do dumy dla całego zespołu. Ale jak to się stało, że właśnie od tej piwnicy, gdzie zaczynaliście w trójkę, teraz zatrudniacie dużo osób, że po prostu przewartościowaliście sobie w głowie i pomyśleliście, zrobimy biznes na dużą skalę? Od początku było takie założenie, że będziemy konkurować z największymi i będziemy dostarczać oszczędności dla naszych klientów. Pierwsze 2-3 lata były dosyć trudne, ponieważ startowaliśmy na pierwszym roku studiów, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak się robi biznes. Jest nawet taka anegdota, jak z pierwszą dostawą jechaliśmy do klienta, to był ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej do zarządu Arcelora, bardzo duża firma hutnicza. No i pojechaliśmy z towarem, zawieźliśmy go w bagażniku, przywieźliśmy te oprawy do biur zarządu i mój wspólnik Marek przyszedł i powiedział, gdzie są pieniądze. A pani mówi, no fakturka na przelew, o, Marek taki zmieszany. Pyta się, ale jaki przelew w ogóle? Co jest towar, jest kasa. Więc te początki były takie dosyć dużo łańskiej fantazji i brak podstaw. 3 lata szukaliśmy takiego swojej niszy oraz doprecyzowania, bo wiedzieliśmy, że chcemy robić oświetlenie LED. Ono od początku wiedzieliśmy, że jest szalenie ciekawą technologią. Zapewnia oszczędności, zapewnia redukcję CO2, daje lepsze światło. Jest bardzo dużo aspektów pozytywnych, ale długo szukaliśmy, gdzie my chcemy tę technologię rozwijać. I dopiero rzeczywiście w 3 roku od startu znaleźliśmy swoją niszę. Był to klient przemysłowy Baxter Manufacturing z Lublina i to pierwsza taka seryjna produkcja, z którą też zresztą parę ciekawych anegdot się wiąże. Bo wy właśnie konkurowaliście na przykład ze wszystkim znanym Philipsem. Tak, tak. Od początku też jedno z takich historii, która rzeczywiście tak to się odbyło. No szukaliśmy wiedzy, jak się robi biznes. 15 lat temu to nie było takie oczywiste. Nie było inkubatorów, nie było mentorów, nie było tylu inwestorów VC na rynku, więc po prostu tej wiedzy nie było. Internet też jeszcze nie był tak pełny dobrej, profesjonalnej wiedzy na ten temat.
I pamiętam, jak mama Marka w gimnazjum zaczepiła jednego ze swoich uczniów, była nauczycielką, i mówi: o, pan chyba wygląda na biznesmena, to może przyjdzie pan do naszych chłopców i z nimi porozmawia. Poziom wtedy wymiany wiedzy i doświadczeń był w zupełnie innym miejscu. I rzeczywiście Sławomir Borkowski przyszedł do nas do piwnicy i się spytał, co chcemy robić. Powiedzieliśmy, że zajmować się technologią LED, bo jest niesamowita i będziemy konkurować między innymi z Philipsem, obecnie to Signify. No i się udało. Na wybranych niszach jesteśmy bardzo silnym konkurentem, szczególnie w modernizacjach przemysłowych. Na polskim rynku jesteśmy tutaj mocną konkurencją dla tej firmy. No i jest satysfakcja po tych kilkunastu latach z tej piwnicy. Rzeczywiście, jak wygrywamy takie tematy jak Ciech, Swiss Chrono czy Airbus z największymi. Maćku, to ja teraz liczę, że zdradzisz nam, jak się robi biznes. Masz kilkanaście lat doświadczenia, więc osobom, które na przykład zaczynają z prowadzeniem własnej firmy, podpowiedz, jak to zrobić, by rozwinąć firmę do takich rozmiarów jak twoja? Przede wszystkim myślę, że są lepsi znacząco przedsiębiorcy niż ja, więc polecałbym znaleźć sobie kogoś, kto dobrze ogarnia biznes i jest... Jest przede wszystkim dwa kroki przed wami. Myślę, że to jest ważne, bo jak znajdziemy przedsiębiorcę, który jest krok przed nami, to on jeszcze nie popełnił pewnych błędów, które my chcielibyśmy już usłyszeć, jakie to mogą być. Więc przede wszystkim polecam znalezienie w swojej niszy, w swoim obszarze takiego przedsiębiorcy, który już jest te dwa kroki przed nami. Jak my robimy biznes za kilkaset tysięcy, to znaleźliśmy takiego, który to robi za kilkanaście milionów. Bo ten krok przed jest trochę za mało. Fajnie mieć jeszcze dalszą perspektywę. I od takich ludzi myślę, że takiego mentora, takiego doradcę warto znaleźć. Albo nawet zaprosić na udziały do swojej firmy. Dzisiaj taka praktyka jest dosyć standardowa. I myślę, że to przyspiesza niesamowicie ten learning curve, czyli tą krzywą uczenia się i omijania ilości błędów. Jest to niezwykle ważne. Sam pełnię taką rolę w firmie Zeme, która w 5 lat urosła do 20 paru milionów obrotu. No i robi to po prostu szybciej i trochę sprawniej i mądrzej niż my kiedyś w Luxonie, bo rzeczywiście tej wiedzy takiej rynkowej, jak się skalować, aż tak dostępnej nie było. Druga rzecz jest taka, że warto się zastanowić, czy chcemy rozwijać spółkę i być właścicielem ze swoimi partnerami albo osobiście, czy jednak idziemy taką ścieżką startupową i się ubiegamy o pieniądze. To jest bardzo ważne. Jeżeli to jest taki biznes, który jest w miarę dochodowy i on nie wymaga bardzo dużych nakładów na produkcję albo na inwestycje w technologię, to polecam budowanie tak zwanego bootstrapowania swojego biznesu. W momencie, kiedy technologia jest bardzo droga i walczymy z największymi, albo te nakłady po prostu na rozwój są duże, to wtedy bardzo polecam taką ścieżkę. Najpierw akcelerator, gdzie dostajemy między 100 a 200, 300 tysięcy złotych equity free, czyli nie oddajemy udziałów, nic za to nie płacimy za te pieniądze, jeszcze dostajemy mentoring na wysokim poziomie. Jest kilka takich świetnych akceleratorów. Ja bardzo mocno polecam między innymi z Krakowa KPT Scale-Up, z którym sam miałem okazję w ramach Zeme współpracować. I to jest ogromna szansa, bo dostajemy na dzień dobry trochę pieniędzy i świetne wsparcie. I później poszukania dobrego inwestora, ale dopiero w momencie, kiedy mamy za sobą MVP. Czyli nie szukanie pieniędzy od razu, tylko dopiero jak już mamy sprawdzony produkt, usługę, widzimy, że już są jacyś pierwsi jeden, dwóch, trzech klientów, dopiero szukamy inwestora, bo jak będziemy za szybko szukać inwestora, to oddamy trochę za dużo udziałów. No i to jest ta taka droga, powiedzmy, venture capital tradycyjna. A jeżeli chodzi o bootstrapowanie, no to po prostu tworzymy produkt na takim etapie, żeby on był jak najbardziej
już gotowy do wdrożenia do pierwszego klienta i szukamy tego pierwszego klienta i od tego zaczynamy. I zwykle jak ktoś ma już jakiś network znajomych, jest na rynku trochę, to zwykle ten pierwszy etap można tak naprawdę obsłużyć znajome partnerskie firmy i od tego bym pewnie zaczął. Maćku, a co z ludźmi, co z pracownikami? Czy warto zatrudniać? Bo wy tych osób zatrudniacie sporo. Obecnie w Luxonie jest 115 osób, w Zeme 37, tak z tego co pamiętam na dzisiaj, czy tam na marzec. To rzeczywiście już jest trochę, natomiast bardzo bym polecał zacząć jednak od wspólnika. Czyli nieważne, czy budujemy to z pieniędzmi od inwestorów, czy budujemy to na własnym kapitale, bądź po prostu na własnym kapitale know-how, wiedzy, doświadczeń i networku, to i tak zawsze polecam jednak ze wspólnikami, bo jest po prostu dużo przyjemniej, łatwiej. Biznes jest trudny, biznes to jest taka grafika, o której często ja mówię, czy przekazuję innym młodym przedsiębiorcom, że no 9 dni z rzędu mamy, oh fuck, jest dramat, dostajemy tak zwany wpierdziel. Ale ten 10 dzień jest hell yeah, jest super i mamy energię na te kolejne 9 dni znowu, które są ciężkie. Ale żeby to fajnie przeżyć i nie stracić satysfakcji, nie stracić jakby, nie skupić się tylko na tym, żeby trochę mieć jeszcze z życia, móc poświęcić czas rodzinie, czy mieć jakąś pasję przynajmniej, w którą można trochę uciekać, z której można korzystać jako takie właśnie ładowanie baterii, to naprawdę to posiadanie wspólnika jest świetną rzeczą. No ja z Markiem i Krzysztofem mamy już 15 lat doświadczeń i jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy wspólnikami i myślę, że to jedna z tych wartości, która się wynosi z takiego doświadczenia, która jest niesamowicie ważna. 54 miliony złotych obrotu. Tak zamknęliście 2022 rok i to był wzrost w stosunku do poprzednich lat. Jak to się robi? Jak się skaluje biznes? Gdybym wiedział, to bym powiedział. To bym sam korzystał z tej wiedzy. Generalnie jest naprawdę bardzo dużo wiedzy już poukładanej i ona nie jest tajemna. Czy jak skorzystacie z dobrych blogów, albo będziecie śledzić osoby, które po prostu dobrze budują ten biznes i się dzielą tą wiedzą. Na pewno w Polsce polecam dzisiaj dwie osoby. To jest właściciel Just Join IT, bo myślę, że on naprawdę dużo dzieli się wiedzą i Piotr Nowosielski i fajnie to robi i naprawdę jest otwarty. I robi bootstrapping na ogromną skalę, to naprawdę robi wrażenie. A drugą osobą jest Michał Sadowski, który robi to trochę inaczej, bardzo dużo wiedzy przekazuje, bardzo fajnie się dzieli tą wiedzą. Jest taki skromny i myślę, że akurat Just Join IT jest lepszym przykładem, bo właściciel tam zarobi dużo więcej, ponieważ ma ogromną część udziałów albo wszystkie udziały ze swoim wspólnikiem i firma jest bardzo dochodowa. O tyle w porównaniu na przykład Brand24 zaczął zarabiać dopiero niedawno, a Michał ma raptem kilkanaście procent udziału. Więc warto o tym pomyśleć nie tylko gdzie chcemy robić biznes, w jakim wertykalu, w jakim sektorze, ale jaki chcemy robić biznes. Bo budowanie biznesu dla wzrostu czasami jest ślepą uliczką i jeżeli chcemy robić rentowny biznes, to może się okazać, że on też jest dużo lepszy i łatwiejszy do skalowania. Jest dużo takich punktów zwrotnych w karierze przedsiębiorcy, który no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki biznes to ma być i pamiętajmy, że biznes jest dla nas. Biznes nie budujemy dla kogoś, nie budujemy na pokaz. Biznes ma dla nas zarabiać też pieniądze i dla nas być jakimś aktywem. Myślę, że to jest bardzo ważne, o czym czasami jak oglądamy te historie startupowe zapominamy, a jest to dosyć ważna lekcja. Maćku, szeroko rozumiana ochrona środowiska wprowadzana przez Unię Europejską, czy to jest dla Was problem, czy Wam to dmucha w żagle? Ochrona środowiska to jest jedno, ale generalnie walka z globalnym ociepleniem
To zdecydowanie jest ogromny trend i widzimy, że Unia Europejska, Bruksela będzie bardzo mocno parła w to w najbliższe lata. Do tego stopnia, że zmienia się prawo, spółki, które startują w przetargach publicznych, będą musiały spełniać pewne wytyczne i będą musiały być odpowiednio zielone, żeby startować do tych przetargów. A spółki inwestycyjne będą musiały mieć zielone portfolio, przynajmniej w jakimś stopniu. Po prostu mieć w portfolio ileś tam firm, które są sustainable. I to wszystko zmierza ku temu, że rzeczywiście jest to bardzo silny trend, który obserwujemy. No i tak się składa, że i w Luxonie, i w Zeme robimy dokładnie rzeczy, które dzisiaj też są trendy, natomiast no, ja się tym zacząłem zajmować 15 lat temu w Luxonie i już wtedy rozumieliśmy, że oszczędności są po prostu krytycznie ważne i redukcja CO2. I w Zeme tak samo od początku widzieliśmy, że ten aspekt środowiskowy dla nas jest ważny. Nie wiedzieliśmy, że dla klientów. Dzisiaj to jest o tyle fajne, że rzeczywiście to, co robimy w Zeme, jest już ważne nie tylko dla nas, ale też dla klientów. No i to jest akurat duża satysfakcja pracować w firmach, które no nie tylko są w trendzie, bo to jest też ważne, ale przede wszystkim spełniają nasze kryteria własne i są spójne z naszymi wartościami. A przed jakimi problemami stoisz jako przedsiębiorca? Masą problemów. Myślę, że każdy przedsiębiorca ma ich bardzo dużo. Na wielu poziomach jest to zawsze długa lista i myślę, że jest niewielu przedsiębiorców, które może powiedzieć, że już jest na takim etapie, że nie ma problemów. No chyba, że sprzedało spółkę, to wtedy też ma dużo innych problemów, bo wtedy się martwi, co zrobić z tymi pieniędzmi. Myślę, że ja bym trochę odwrócił to pytanie, bo to nie o to chodzi, żeby teraz wylistować ileś tam problemów w jakiejś spółce na jakimś poziomie, tylko ważne jest, żeby polubić drogę, jaką się, ten proces, jakim jest przedsiębiorczość. Bo jak się tego nie polubi, to skala problemów, szczególnie ze skalą biznesu, rośnie i to nie jest łatwe. Ale jak się lubi proces bycia przedsiębiorcą i budowania firmy, no to wtedy ta perspektywa fajnie się zmienia i to polecam bardzo. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.